Marta Szymik, witajcie w kolejnym wydaniu wideo zapowiedzi. Oto skrót najważniejszych wydarzeń, które będą miały miejsce w najbliższym czasie w naszym regionie. Zaczynamy od muzycznej propozycji. Trwa 30. Międzynarodowa Dekada Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej. Przed nami wiele muzycznych spotkań, bo wydarzenie to zakończy się w następnym tygodniu w piątek. Koncerty mają miejsce po polskiej i czeskiej stronie. W sobotę można się wybrać na koncert Viva il Moniuszko do kościoła świętej Elżbiety. Początek spotkania godzina 19. Szczegółowo wszystkie koncerty są rozpisane na plakatach, które znajdziecie m.in. na naszej stronie w zakładce wkrótce. A teraz coś dla fanów motocykli. Grupa motocykliści i motocyklistki z SCI bardzo serdecznie zapraszają na zakończenie sezonu, które odbędzie się w najbliższą sobotę w Cieszynie na rynku. Start godzina 12.30. O 14.00 wyruszą w kierunku Ustronia do ośrodka u Krzysia. Co ważne, podczas spotkania na rynku będzie prowadzona zbiórka charytatywna, celem której jest zebranie środków na zakończenie budowy ośrodka dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w Bażanowicach. W Ustroniu w sobotę zostanie otwarty domek pracy twórczej przy tamtejszym muzeum. Wydarzenie to rozpocznie się o godzinie 15.00 w programie degustacja ciast upieczonych przez mamy glinioków, mile widziane datki na zakup materiałów dla dzieci. Ponieważ jesień w pełni, to i koncerty jesienne są mile widziane. Na taki właśnie koncert zaprasza Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie. W sobotę o godzinie 17.00 wystąpi Misiasty, Blach Kapela i Front. Wstęp wolny. Zmieniamy muzyczny klimat i przenosimy się do Cieszyna. Już w najbliższą sobotę w Teatrze imienia Adama Mickiewicza wystąpi zespół Karantuchil, który przeniesie nas do Irlandii i zaserwuje tamtejsze rytmy. Muzyka i taniec w irlandzkim klimacie o godzinie 18.00, impreza jest biletowana. W sobotę wieczorem będzie się działo o świetlicy w Kończycach Małych. Odbędzie się tam biesiada z zespołem Baciary. Wstęp płatny. Ciekawie zapowiada się sobotni wieczór również w Istebnej. Na terenie ośrodka Złoty Groń będzie miało miejsce spotkanie gajdaczy i dudziarzy. Wezmą w nim udział m.in. kapela Wałasi, Józef Broda, Jan Karpiel, Bułecka i inni. Start godzina 18.00, wstęp wolny. To wszystko w dzisiejszym wydaniu wideo zapowiedzi. Oczywiście zachęcamy do przeglądania naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.